Bardzo serdecznie Was witam przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop, proste. Na wstępie serdecznie dziękuję za szczodre wspieranie zbiórki na bezpieczny rozwój tego kanału. Próg już został przekroczony, a zatem idziecie jak burza. Szczególnie dziękuję osobom, które dokonywały wysokich wpłat, rzędu 500 czy nawet 1000 złotych. Ogólnie to się świetnie składa, że ta zbiórka działa, ponieważ już przygotowuje naprawdę mocny materiał. A teraz przejdźmy już do właściwej części tego podcastu. Zapoznam Was z fragmentem swojej twórczości, a konkretnie przeczytam Wam tekst na temat dorosłych dzieci alkoholików i tego, jak uporać się z urazowym dzieciństwem. Poradzenie sobie z poczuciem, które pojawia się w odpowiedzi na doświadczenie krzywdy, nie jest zadaniem łatwym, ale możliwym i godnym wysiłku. Tekst wyjaśnia, na czym polega ten proces i dlaczego warto się w niego zaangażować. Ludzie niekiedy idą przez życie niejako po śladach wyznaczonych przez krzywdy doznane w przeszłości. Ludzki los płynie wtedy korytem psychicznych blizn. Teraźniejszość rozwija się w cieniu minionych zranień. I choć nie jest to podróż donikąd, bo żadna taką nie jest, to jednak nie towarzyszy jej głębokie poczucie sensu. Ciężar doświadczeń zdaje się być przytłaczający. Przemierzanie kolejnych tygodni, miesięcy i lat nie dystansuje od bólu, a na horyzoncie nie widać ukojenia. Człowiek jest w ruchu, ale tak naprawdę pozostaje zatrzaśnięty w swoim cierpieniu, które odpuszcza mu tylko na chwilę, by nawracając dokuczać ze wzmożoną siłą. Nieprzepracowane poczucie krzywdy pozostaje aktualnym problemem niezależnie od tego, ile czasu minęło od zranienia problemem, który domaga się podjęcia kroków zaradczych i działań naprawczych. Niekiedy poczucie krzywdy bywa niejako zamrożone nawet przez bardzo długi okres. Nie znaczy to bynajmniej, że doświadczenia krzywdy nie było. Poszkodowany po prostu nie dopuszcza do siebie takiej wizji. Przyjęcie jej do wiadomości i uznanie, że stało się ofiarą, nie jest z różnych względów sprawą łatwą. Dla jednych to problem, ponieważ w ich odczuciu oznacza przyznanie, iż nie byli wystarczająco silni. Dla innych jest to perspektywa przerażająca, ponieważ wiąże się z ponownym przeżyciem cierpienia, które towarzyszy przyglądaniu się zranieniom i określaniu szkód. Potrzeba odwagi, by uznać, iż coś głęboko dotknęło, oraz aby spojrzeć w oczy własnym demonom. Potrzeba determinacji, żeby chcieć zmierzyć się z trudnym procesem kojenia poczucia krzywdy. Potrzeba szczerości. By wskazać, kto był sprawcą, a nierzadko bywa to niesłychanie trudne. Ciężko jest powiedzieć, zraniła mnie matka, skrzywdził mnie ojciec, żona spowodowała moje cierpienie, mąż zadał mi ból. Stwierdzenia takie podważają iluzję porządku osobistego danego człowieka. Rzecz w tym, że ta iluzja i tak musi zostać pokonana, bo krzywda burzy wewnętrzny ład. I stawia przed koniecznością budowania go od nowa. Trzeba będzie poukładać pewne pojęcia od początku, skoro zranienie nadeszło ze strony tych, którzy powinni być wsparciem. Kiedy podpora przestaje pełnić swoją funkcję, zapada się wewnętrzny świat. Naprawa tego stanu rzeczy to wyzwanie i słusznie jawi się jako trudny proces. Jest on jednak konieczny, więc unikanie go odwleka to, co niezbędne. I wydłuża całą historię cierpienia. Dopiero po świadomym uzmysłowieniu sobie poczucia krzywdy następuje głęboka refleksja nad doznanymi zranieniami i określanie poniesionych strat. Poczucie krzywdy pozwala je oszacować tak samo jak ból pozwala rozpoznać miejsce, w którym ciało choruje. Temu właśnie służy to poczucie, między innymi pozwala się zorientować, co w człowieku zostało naruszone podczas doświadczenia krzywdy? Cytat. Jeśli nie uleczysz rany, która cię boli, będziesz krwawić na tych, którzy cię nie zranili. Koniec cytatu. Autor nieznany. Oszukiwanie samego siebie, że krzywdy nie było, jest w istocie życiem w kłamstwie. Ponura maskarada może być na tyle przekonująca, że człowiek sam zaczyna w nią wierzyć. Wtedy problemy życiowe i kłopoty w relacjach, które są następstwem krzywdy, jawią się jako niezrozumiałe, albo upatruje się ich przyczyn w niewłaściwych czynnikach. A skoro tak, trudniej jest tym trudnościom zapobiegać. Stają się nieodłączną częścią teraźniejszego bytu danej osoby, choć ich prawdziwe powody pozostają ukryte i mają korzenie sięgające do momentu, gdy zaistniało doświadczenie krzywdy. Żyje się we mgle, stale wracając do tych samych miejsc, w których nieodmiennie czeka na człowieka cierpienie. Nie mając wiedzy o motywach i mechanizmach problematycznego postępowania, trudniej jest schodzić ze śladów wiodących do emocjonalnego bólu. Z poczuciem krzywdy można także starać się po prostu egzystować. Da się z nim żyć, wtedy jednak człowiek ma tendencję do tego. By się znieczulać, bo nawracający ból bywa bardzo dokuczliwy. Skłania to do nałogów oraz do silnych, dramatycznych przeżyć, którymi osoba stara się zagłuszyć echa zranień. Znieczulenie niekiedy oznacza w praktyce nieczułość, niewrażliwość, obojętność, a nawet sadyzm lub samoudręczenie. Człowiek otumaniony tak naprawdę nadal pragnie coś czuć. Może wobec tego sięgać po drastyczne rozwiązania, które krzywdzą jego lub innych, tak czy inaczej, skazując go na poczucie osamotnienia. Nie ma mowy o radykalnym akceptowaniu przeszłości lub odpuszczeniu win, jeśli właściwie nie wie się, co stara się uznać lub co i komu darować. Właśnie dlatego tak istotne jest rzetelne rozstrzygnięcie, jakie zostały spowodowane szkody. Można je pogrupować w trzy kategorie. Pierwsza kategoria to straty czyli wszystko to, czego w wyniku doświadczenia krzywdy człowiek został pozbawiony. Druga kategoria to ciężar czyli bagaż, który w następstwie doświadczenia krzywdy dana osoba ze sobą niesie. Trzecia kategoria to rozstrój czyli pomieszanie pojęć utrata punktów odniesienia. A zatem chaos, który powstał w wyniku zburzenia wewnętrznego ładu, porządku osobistego danego człowieka, w rezultacie doświadczenia krzywdy. Konsekwencje doświadczenia krzywdy w dzieciństwie dorosłych dzieci alkoholików. Dzieci, które były świadkami przemocy małżeńskiej, lub co gorsza, same były ofiarami jakiejś formy przemocy, częściej w przyszłości doświadczają problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Z większą dozą prawdopodobieństwa takie dzieci już jako dorosłe osoby będą sięgały po używki oraz same stosowały przemoc wobec własnych partnerów życiowych. Część osób, które były w dzieciństwie świadkami lub ofiarami jakiejś formy przemocy, mogły także jako dzieci doświadczać wzmożonego niepokoju, złego samopoczucia, depresji, miewać koszmary senne, samemu wobec siebie stosować przemoc. A także doświadczać fizjologicznych dolegliwości będących objawem silnego stresu. Następstwa długotrwającego okresu krzywdzenia. U części osób, które żyły w środowisku pełnym przemocy przez dłuższy czas, mogą pojawić się bardzo poważne problemy psychologiczne, takie jak ostra reakcja na stres, zespół stresu pourazowego PTSD, zaburzenia adaptacyjne, depresja i inne. Trudności te wystąpić mogą zwłaszcza u osób, które są na nie genetycznie podatne. Szczególnie dolegliwe bywają następstwa przewlekle niezaspokojonych potrzeb dziecka, które są dla niego krytycznie ważne. Brak wystarczającej dozy właściwie wyrażanej miłości rodzicielskiej skutkuje trwałym deficytem w tym kontekście. Osoba może czuć się niekochana, nie akceptować siebie, nie darzyć samej siebie miłością własną albo gdy więź z rodzicami była niewłaściwa, wchodzić w krzywdzące relacje i nie wychodzić z nich pomimo złego traktowania i braku perspektywy poprawy. U niektórych kobiet dochodzi do wykształcenia mechanizmów charakterystycznych dla podatności na zranienie, które dodatkowo podsycane są opisanymi dalej trudnościami w zakresie Samokontroli i uciekania w fantazję. Nieliczenie się z granicami, odrębnością bądź prywatnością dziecka, oraz brak poszanowania dla jego autonomii, może spowodować, że trudno mu w przyszłości będzie odkryć i zaakceptować własną indywidualność oraz podejmować suwerenne decyzje. Natomiast całkowite zlekceważenie wyznaczania dziecku pewnych granic, przyzwalanie, by niejako wychowywało się samo, może z kolei sprawić, że stanie się nadmiernie niezależne, w stopniu utrudniającym mu tworzenie zgodnych partnerskich relacji z innymi. Dorosłe dziecko alkoholika może żyć z głębokim przeświadczeniem o własnej niekompetencji i przez to przyjmować bierną postawę wobec problemów. Jeśli dziecko nie ma poczucia, że spełnia wymagania rodziców, bo są oni wiecznie zajęci własnymi sprawami lub narzucają mu nierealne standardy, by zrekompensować sobie własne porażki, ono w końcu przyjmuje, że zawiodło rodziców, że nie jest wystarczająco dobre. Dziecko wychowujące się w nękanej przez problem alkoholowy rodzinie, która funkcjonuje odmiennie w zależności od tego, czy rodzic pił, czy jest trzeźwy, może mieć trudność ze zdefiniowaniem własnej tożsamości. Skoro wszystkie zasady zmieniają się jak w kaleidoskopie, a środowisko permanentnie lub okresowo Pogrążone jest w chaosie, dziecku trudno się w tym wszystkim połapać, ciężko odnaleźć samego siebie, dorastając w warunkach bezplanowości, w zamęcie, w którym nic nie jest pewne. Niektórym dorosłym dzieciom alkoholików ten nieład tak wchodzi w krew, że stale egzystują w dramacie, idą przez życie, mimowolnie siejąc w nim ferment. W rodzinie, w której występuje problem alkoholowy, potrzeby dziecka mogą być traktowane jako mniej ważne. Niepisaną i sztywną zarazem regułą jest, że dziecku nie wolno stwarzać problemów, by nie pogarszać już i tak ciężkiej sytuacji. Nie wolno zatem zakłócać spokoju, wyrażając emocje, ani zawracać głowy swoimi oczekiwaniami, chociaż są to przecież w istocie prawa każdego małego człowieka. Nic więc dziwnego, że tak wielu dorosłym dzieciom alkoholików niezwykle trudno jest mówić o swoich uczuciach i potrzebach, co ze zrozumiałych względów nie ułatwia im budowania satysfakcjonujących relacji. Znoszenie skrajnie trudnych okoliczności, które mogą występować w rodzinach dysfunkcyjnych, wywiera na dziecku ogromną presję, by udawało, że nic się nie dzieje. Rzeczy nie do zniesienia trzeba przecież jakoś wytrzymać, by przeżyć. Zablokowane przeżycia emocjonalne odbijają się jednak na funkcjonowaniu człowieka, w jakiś sposób znajdując w końcu prędzej czy później ujście. Czasami wytrenowana w ten sposób zdolność blokowania przeżyć staje się nawykiem, przez co dorosłe dzieci alkoholików mogą tolerować niebywałe obciążenia, przynajmniej do czasu, aż blokady w jakimś punkcie pękną. Emocje nigdy nie przechodzą bez echa. O ile dziecko ma pewien wpływ na siebie, wie, co się z nim dzieje i może w jakiś sposób kierować sobą, w przyszłości raczej również będzie zdolne do normalnej dozy samokontroli. W rodzinie z problemem alkoholowym działania nie zawsze prowadzą do tych samych skutków i nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. To jak życie przy tykającej bombie, która w każdej chwili może eksplodować. Aby odnaleźć się w takich warunkach, trzeba się niesłychanie, jak na możliwości dziecka, kontrolować. A kiedy już dochodzi do zapłonu, następuje totalny chaos, po którym pijący rodzice, nierzadko znowu, narzucają sobie i otoczeniu żelazną dyscyplinę na pewien trudny do oszacowania czas. W rezultacie dorosłe dzieci alkoholików miewają różne problemy z kontrolą, sztywnieją, gdy jest okazja do luzu. Zwłaszcza w intymnych relacjach kontrolują nadmiernie i są przesadnie odpowiedzialne, by nie czuć niepokoju, bądź uciekają w fantazję, albo mają ogromną trudność z zachowaniem samokontroli. Ta ostatnia ewentualność czyni je szczególnie podatnymi na nałogi. Kojenie poczucia krzywdy często przypomina ciężką przeprawę. Można próbować radzić sobie z tym w pojedynkę, ale zdecydowanie lepiej mieć wsparcie. Zwłaszcza specjalisty, wykwalifikowanego w niesieniu pomocy psychologicznej. Najpierw należy zadbać o to, by ustało doświadczenie krzywdy i zatroszczyć się o bezpieczeństwo poszkodowanej osoby. Czasami ludzie są ranieni całymi latami. Uporanie się z poczuciem krzywdy wynikającym z minionych doświadczeń musi zostać poprzedzone rozwiązaniem bieżących bolesnych spraw. W następnej kolejności można przystąpić, do nadrabiania swoistych zaległości w zakresie tego, czego człowiek został pozbawiony. Jeśli nie jest to możliwe, konieczne jest określenie sposobów radzenia sobie z własnymi deficytami. Zależnie od rodzaju ubytków, potrzebne może okazać się również odżałowanie tego, co człowiek stracił przez doświadczenie krzywdy, ponieważ po niektórych zranieniach musi nastąpić żałoba. Zasadne może okazać się również skontaktowanie się z innymi, niż smutek i żal, emocjami, takimi jak poczucie bezradności, lęk czy gniew, oraz rozplątanie nie dających spokoju węzłów poczucia winy i wstydu. Proces ten ma służyć wentylacji tych emocji, ale i opanowaniu umiejętności radzenia sobie z nimi w skonstruktywny, bezpieczny sposób. Oraz asertywnego wyrażania ich. Poza tym pomaga w odzyskaniu łączności z samym sobą, z własnymi potrzebami. Bardzo istotna jest też nauka umiejętności, których nie opanowało się w następstwie krzywdy, polegającej na zaniechaniu lub zaniedbaniu, gdy rodzic nie przekazał ich swojemu dziecku. Niemniej ważna jest nauka radykalnego akceptowania, co jest praktyką, lekcją dostawego przerabiania. A nie jednorazowym aktem, i pozwala dostrzegać oraz uznawać stan faktyczny, zamiast spostrzegać go przez pryzmat poczucia zranienia lub z pozycji ofiary. Kolejną sprawą jest rozpoznanie ciężaru krzywdy i odpowiednie z nim postępowanie. Zależnie od formy takiego bagażu, konieczne są różne strategie radzenia sobie. Czasami są nim destrukcyjne przekonania, które trzeba przepracować, ewentualnie problematyczne schematy funkcjonowania, wymagające korekty lub zastąpienia innymi. Mogą to być dolegliwości, z którymi trzeba nauczyć się żyć, lub problemy psychiczne bądź zaburzenia, które należy leczyć. Może to być balast negatywnych myśli o sobie i własnym życiu, którego trzeba się pozbyć żeby zrobić miejsce dla nowych zapatrywań na swój temat w celu odzyskania poczucia własnej wartości. Często nieodzowne jest poszukiwanie nowych interpretacji na temat przeszłości, w tym całego kontekstu doświadczenia krzywdy, a nawet jej samej. Radzenie sobie z ciężarem w określonych przypadkach może polegać na praktyce uważności w celu np. ograniczenia niejako Emocjonalnych wstrząsów wtórnych, pojawiających się w odpowiedzi na nawracanie wspomnień krzywdy. I wreszcie, koniecznym jest zwieńczenie poprzednich kroków, czyli odzyskanie wewnętrznego ładu, regulacja wywróconych do góry nogami lub poustawianych w poprzek znaczeń, przyjęcie systemu wartości, który pozwala nadać życiu sens, odnalezienie siebie poprzez ograniczenie chaosu, Wyznaczanie granic, oddzielenie przeszłości od teraźniejszości, pragnień, zachcianek od potrzeb, kaprysów od celów, życzeń od możliwości, planów od marzeń, ograniczeń od wady. Zależnie od obranego systemu wartości, człowiek dokonuje też ostatecznej decyzji o tym, w jaki sposób będzie odpuszczał winy sprawcom swojego cierpienia. Określi również nową, spójną narrację osobistą, która nada egzystencji konkretny kierunek i głębokie znaczenie, a dzięki temu ułatwi satysfakcjonujące spożytkowanie reszty czasu, jaki został mu dany. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówił dla Was Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop. Proste.